Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie po przerwie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 7.1. Zmian w statutach sołectw i osiedli gminy Brusy. Szanowni Państwo, omawialiśmy szczegółowo wszystkie przygotowane na dzisiejszą sesję uchwały. I również i ta była analizowana dosyć szczegółowo, ale czy ktoś z Państwa radnych miałby jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie widzę żadnych uwag, więc przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w statusach sołectw i osiedli gminy Brusy? Bardzo proszę. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Jest to uchwała numer 14. Kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2014 rok. Do tej uchwały otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym autopoprawkę. Pozwolę sobie odczytać treść autopoprawki. Punkt pierwszy. Zmiany w planie dochodów. Dodatkowe zwiększenie o 250 330 zł. W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach PROW zakupu wyposażenia do budynków kulturalno-sportowych w Leśnie i Lubni trzeba te zadania również ująć w budżecie na 2014 rok w dziale 921, rozdział 921.05. Pozostałe zadania w zakresie kultury. Zwiększono dochody o 120 tysięcy złotych. Udział środków unijnych dla tych dwóch projektów. W dziale 851, rozdział 851.95, pozostała działalność. Dodatkowo zwiększyć dochody o 130 330 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za przebudowę budynku przychodni zdrowia. Punkt drugi. Zmiany w planie wydatków dodatkowo zwiększono o 250 330 zł. Ujęto w wydatkach inwestycyjnych zakup wyposażenia dla budynków kulturalno-sportowych w Lubni i Leśnie w kwocie 210 330 zł i zwiększono wydatki na remont budynków komunalnych o 40 000 zł. Punkt trzeci. Po zmianach w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Dochody ogółem 55 084 415 zł, w tym dochody bieżące 48 974 złote 655, przepraszam, 48 974 655 zł. Dochody majątkowe 6 109 760 zł. Wydatki ogółem 59 613 846 zł, w tym wydatki bieżące 44 269 682 zł. Wydatki majątkowe 15 344 164 zł. To jest treść autopoprawki, która dzisiaj w dniu dzisiejszym wpłynęła do nas. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do proponowanej uchwały? Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym tutaj przede wszystkim ustosunkować się do tego wyposażenia dotyczącego obiektów społeczno-kulturalnych w Lubni i Leśnie, bo tak naprawdę to zadanie mamy w projekcie budżetu i będzie realizowane w roku 2015, ale niestety są takie procedury, że to zadanie musi być ujęte w tegorocznym budżecie. Nastąpi podpisanie umowy i dopiero po podpisaniu umowy nastąpi podpisanie aneksu na realizację tego zadania w roku 2015. No niestety taką mamy tutaj procedurę ze strony Urzędu Marszałkowskiego, dlatego jeszcze w tym momencie
tak to wprowadzamy, bo nie możemy zawrzeć pierwszej umowy z terminem realizacji w roku 2015. To jest taka no, nowa sprawa. To też wynika no, po prostu z pewnych opóźnień. My liczyliśmy na to, że ta umowa będzie podpisana dużo wcześniej w roku obecnym, ale no, niestety jest to trochę później. Stąd to taka no, kwestia tak naprawdę techniczna, żebyście Państwo wiedzieli, że w tym roku z tym się nic nie wydarzy, tylko będzie podpisanie umowy i zaraz podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji. Także w pierwszym kwartale 2015 roku to zadanie związane z wyposażeniem tych obiektów będzie zrealizowane. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Nie widzę chętnych do zabrania głosu, a więc przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na rok 2014 z uwzględnieniem autopoprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc uchwała również została podjęta jednogłośnie. 15 radnych głosowało za. Jest to uchwała numer 15. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, pan Marek Daniłko. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Radni. Mam tutaj parę pytań odnośnie tej uchwały. Interesują mnie przede wszystkim kryteria naboru kandydatów do pracy w komisji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W krajach wysoko rozwiniętych ten problem jest traktowany jako choroba cywilizacyjna. Jest prowadzony przez fachowców. Z tego, co ustaliłem, w naszej komisji gminnej nie ma ani jednego psychologa, nie ma ani jednego psychoterapeuty, ale jest to komisja, która bardzo dobrze zarobkuje. Przewodniczący dostaje 300 zł za 6 godzin pracy, członek komisji dostaje 200 zł za 4 godziny pracy. Wszystko się fajnie kręci. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze, żeby tą komisję zasilić o fachowców, o osoby kompetentne, jak psycholog czy psychoterapeuta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. To znaczy, działa. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj pani Agnieszka Drzewicka w tej kwestii się wypowie jako mój pełnomocnik w tym zakresie, ale też chciałbym podkreślić, że przede wszystkim komisja też powoływana jest zarządzeniem burmistrza i jest to przede wszystkim pewne ciało opiniodawcze, które służy w celu podejmowania decyzji, ale to nie jest tak, że tutaj nie pracują fachowcy i właśnie wręcz przeciwnie. I myślę, że w tym zakresie pani Agnieszka się wypowie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak jak pan burmistrz wspomniał, rzeczywiście gminna komisja jest organem doradczym i proponującym działania do realizacji. Przy gminnej komisji działa punkt konsultacyjny, w którym pracują terapeuci do spraw uzależnień i psycholodzy. I my zawsze, każdorazowo taką osobę na konsultację kierujemy do tego punktu. To jeśli w kwestii pracy tutaj psycholog, terapeuta w pracy z osobami mającymi problem z nadużywaniem alkoholu. Z kolei, tak jak pan burmistrz wspomniał, komisja powoływana jest zarządzaniem burmistrza Brus. Przepisy ustawy nie mówią, kto ma wchodzić, tak? To jest decyzja pana burmistrza.
Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę, a więc przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Trzy osoby. Czyli uchwała została podjęta, 11 radnych głosowało za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2015-2022. Do tej uchwały wpłynęła w dniu dzisiejszym również autopoprawka. Pozwolę sobie odczytać. Autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2015-2022. Punkt pierwszy. W prognozie wieloletniej naniesiono zmiany z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej załącznik nr 1 oraz punkt drugi w zakresie przedsięwzięcia załącznik nr 2 pozycje 1.3 i 1.8 wprowadzono zmianę w zadaniu pod nazwą zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy. Limit wydatków z kwoty 17 978 zł na 26 967 zł w 2015 roku. Do tego projektu uchwały wpłynęła opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Jest to pozytywna opinia. Z treścią tej opinii będzie można zapoznać się w Biurze Rady. Nie będę odczytywała całości, tak? Bardzo proszę, czy są jakieś pytania co do projektu tej uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, a więc przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2015-2022. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. A więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała numer 17. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brusy na 2015 rok. Również w dniu dzisiejszym do projektu tej uchwały wpłynęła autopoprawka, której treść odczytam. Punkt pierwszy. Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej. Punkt pierwszy. W dziale 926, rozdział 926.01. Obiekty sportowe. W wydatkach inwestycyjnych zmienia się zadanie pod nazwą zakup kontenerów do Leśna, Huty i Wielkich Chełmów w kwocie 55 tysięcy złotych na zakup kontenerów do Leśna i Huty w kwocie 40 tysięcy złotych. Zmiany dokonuje się w załączniku nr 2 wydatki budżetu, nr 3 inwestycje jednoroczne oraz w projekcie uchwały budżetowej. Punkt drugi. W dziale 010. Rozdział 010.08. Meliorację wodne. Zwiększa się dotację dla spółek wodnych o 10 tysięcy złotych. Po zmianach dotacja dla spółek wodnych wynosi 22 tysiące. Zmiany dokonuje się w załączniku nr 2 wydatki budżetu nr 6b dotacje oraz w projekcie uchwały budżetowej. Punkt trzeci. W dziale 900, rozdział 913, schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki bieżące o 5 tysięcy złotych na zadanie zakup karmy dla wolno żyjących kotów o 2 tysiące złotych, po zmianie 3200 złotych oraz na opiekę weterynaryjną o 3 tysiące złotych, po zmianie 4800 złotych. Punkt czwarty.
w dziale 900, rozdział 908, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Dokonano zmiany odpisu, konserwacja pomników przyrody na terenie gminy Brusy, kwota 15 375 zł oraz oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Brusy, kwota 50 000 zł na konserwacja i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Brusy, kwota 65 375 zł. Punkt 5. W dziale 900, rozdział 902, gospodarka odpadami. W wydatkach inwestycyjnych uzupełniono opis o dotację przekazaną do Urzędu Miejskiego w Chojnicach na pokrycie kosztów realizacji projektu pod nazwą rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Składowisko w Kosobudach. W załączniku numer 6a zmieniono kwotę 2850 zł na 1701 zł. To jest treść autopoprawki. Również do tej uchwały otrzymaliśmy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii. I Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje przygotowany projekt budżetu na 2015 rok. Tak, tak. Również do wglądu ta uchwała będzie w Biurze Rady, tak? Będzie można się zapoznać z treścią tej uchwały. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Zbigniew Łącki. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tak jak już zapowiedziałem wcześniej, chciałbym nieco uzupełnić swoją wypowiedź, składając sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów o uzasadnienie projektowanych zmian do budżetu na rok przyszły. Tak jak już tutaj Przewodniczący Komisji Rozwoju wskazał, Komisja Rozwoju wypracowała wniosek, ażeby zwiększyć kwotę dotacji dla spółek wodnych o kwotę 3000 zł. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów tutaj no, taki złożyłem wniosek, żeby nieco pójść dalej, zwiększyć tą dotację o kwotę 12 tysięcy złotych. Proszę Państwa, spółki wodne borykają się z trudnościami, ja obserwuję ich działalność trochę ze względu na swoje obowiązki pracy zawodowej. Borykają się one z uwagi na niewystarczające wsparcie. Jak wiadomo, nadzór nad działalnością spółek wodnych sprawuje starosta, więc naturalnym wydaje się, że to właśnie powiat powinny wspierać działalność spółek wodnych. I faktycznie w przeszłości spółki wodne otrzymywały pewne wsparcie. No, od kilku już lat jednak takiej pomocy ze strony powiatu, z tego co wiem, nie otrzymują. Rolnicy posiadający użytki zielone w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych, w tym także przy rowach melioracyjnych, ponoszą znaczne straty w wyniku szkód powodowanych przez bobry. Myślę, że pewne wsparcie ze strony tutaj gminy w tym temacie poprawiłoby sytuację. Wprawdzie istnieje możliwość uzyskiwania odszkodowań z tytułu szkód wyrządzanych przez bobry, jednak z praktyki wiemy, że niewielu rolników decyduje się na składanie wniosków do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a satysfakcjonujące odszkodowania jest bardzo trudno uzyskać. Myślę więc, że zwiększenie dotacji dla spółek wodnych będzie impulsem do ożywienia ich działalności, zwiększenia efektów w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych i pomogło ograniczyć straty z tytułu chociażby wyrządzanych przez bobry. Jeżeli natomiast chodzi o tutaj wniosek o zwiększenie środków na dział schroniska dla zwierząt,
Podyktowane jest to tym, że w ostatnim roku pojawiły się wnioski ze strony mieszkańców, którzy deklarują opiekę nad wolno żyjącymi kotami, a w bieżącym roku nie mogły być pozytywnie załatwione ze względu na brak środków w budżecie gminy na ten cel. Ponadto w wielu miejscowościach sygnalizowane są problemy niekontrolowanego wzrostu liczby bezpańskich zwierząt, w tym kotów. Istnieje więc potrzeba zajęcia się tym problemem poprzez na przykład sterylizację. Na takie działanie również zabrakło środków w roku 2014, dlatego tutaj zdecydowałem się złożyć taki wniosek, ażeby pewne środki na te rzeczy przeznaczyć. Jeżeli analizując budżet na rok 2015, projekt budżetu, chciałbym zwrócić na istotne różnice pomiędzy budżetem 2014 i 2015. W zakresie dochodów jest to, tak jak już wcześniej było mówione, zmniejszenie subwencji oświatowej ponad 1,5 miliona złotych, ale jednocześnie wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie około 400 tysięcy złotych, wzrost części równoważącej około 100 tysięcy złotych, wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych około 600 tysięcy złotych, wzrost podatku leśnego około 60 tysięcy złotych w związku ze wzrostem cen drewna. Jest również projekt ustawy, który zmienia zapisy odnośnie podatku leśnego i obciąża również podatkiem w 100% podatkiem lasy ochronne. W tej chwili jest zapis, że 100% podatkiem leśnym obciążone są lasy gospodarcze, natomiast lasy ochronne 50%. Jest już daleko zaawansowany projekt zmiany ustawy. I myślę, że jeżeli wejdzie taka zmiana, to gmina uzyska dodatkowy dochód w kwocie około 100 tysięcy złotych dodatkowo. Jest też istotna zmiana w porównaniu z budżetem tegorocznym w zakresie dotacji powiatu na działalność kulturalną. Chodzi tu o Dom Kultury, tak jak już była mowa, że 250 tysięcy, które otrzymaliśmy w tym roku, już od przyszłego roku nie będziemy uzyskiwać, więc tutaj dochód gminy z tego tytułu jest mniejszy. Należy jednak podkreślić, że mimo zmniejszenia, tutaj największa kwota, jak już wspomniałem, jest zmniejszenie subwencji oświatowej ze względu na przekroczenie liczby mieszkańców w Brusach ponad 5 tysięcy. Wystarcza ona jeszcze na wszelkie zadania oświatowe, wszystkie zadania oświatowe, na które jest przydzielana. I to jest, mi się wydaje, pozytywne. Do tej pory praktycznie z tej subwencji można było realizować również sporo inwestycji oświatowych. W tej chwili no tutaj nie będzie takiej możliwości. Myślę, że to są największe tutaj różnice odnośnie budżetu tegorocznego i projektu budżetu na rok przyszły. Ostatecznie Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu i złożyła wnioski, które tutaj w autopoprawce pan burmistrz uwzględnił praktycznie w 100% z pewną korektą kwot. Także dziękuję bardzo. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Marek Daniłko. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Szanowny panie burmistrzu, ja bym prosił o krótką informację na temat niektórych wydatków. Tutaj sobie zrobiłem analizę z lat poprzednich. Takich wydatków jak utrzymanie zieleni na terenie miasta, prace porządkowe na terenie miasta i gminy, utrzymanie terenów sportowych, rekreacyjnych. Chciałbym zapytać, czy te prace, w jakim charakterze zakłady są zatrudnione? Czy są to przetargi publiczne, za których domeną koszty powinny iść w dół, a nie rosnąć do góry? Czy są to też zamówienia z wolnej ręki? To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, w budżecie tam w dziale 92605 pojawia się taka informacja: zakup materiałów na organizację imprez sportowych
W budżecie tegorocznym było około 14 tysięcy, na rok przyszły jest 26 tysięcy planowanych. Chciałem krótko uzyskać krótką informację, jaki jest powód tak drastycznej podwyżki w tym dziale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przepraszam. Ja dziękuję jeszcze raz za tą pracę nad projektem budżetu i rzeczywiście niewiele uwag jest ze strony państwa co do projektu budżetu i niewiele zgłoszono wniosków. Dziękuję tutaj panu przewodniczącemu Komisji Budżetu, panu Zbigniewowi Łąckiemu też za przybliżenie kilku takich istotnych kwestii, które decydują o kształcie budżetu, przede wszystkim o tej stronie dochodowej, bo zawsze są jakieś zmiany, jakieś niespodzianki, ale rzeczywiście należy na to spojrzeć też, proszę państwa, w ten sposób, że no na budżet tak naprawdę trzeba patrzeć nie tylko jako na budżet jednego roku, ale jakieś finansowanie zadań w przeciągu kilku lat, bo w jednym roku budżet jest bardziej atrakcyjny, w drugim roku mniej atrakcyjny, ale to często wynika z tego, że zadania są realizowane też w przeciągu kilku lat i teraz też jest taki moment, kiedy praktycznie kończy się okres programowania unijnego na lata 2007-2013. 13 niby końcowy, ale tak naprawdę realizacja i rozliczenie pewnych środków finansowych to przypada na połowę 2015 roku. I dzięki temu udaje nam się wprowadzić pewne dodatkowe jeszcze rzeczy. Tak jak mówiłem chociażby o tym projektowaniu planowanym obiektów, które wymagają termomodernizacji, to też taką nadzieję jeszcze pokładamy na pozyskanie środków i to będzie czas wykonania tego krótki, bo środki trzeba też w roku 2015 do połowy, a może będzie wydłużenie do końca października rozliczyć. I trochę takich rzeczy nam też wskoczyło i proszę państwa, też dzięki temu, że z dużym wyprzedzeniem byliśmy przygotowani często z projektami budowlanymi, pojawiały się pewne rezerwy, oszczędności w programach operacyjnych i dzięki temu też było zwiększanie finansowania i tutaj podkreśliłbym chociażby no, maksymalne poziomy dofinansowania, czy to budowa ośrodka zdrowia, teraz jeszcze dodatkowe zwiększenie środków i na kolektor deszczowy o 90 tysięcy złotych. Tak naprawdę to też jest wynik bardzo pozytywnych kontroli i tutaj chciałbym też podziękować swoim współpracownikom za to, że rzetelnie te dokumenty wszystkie są prowadzone, bo państwo pewnie czytacie czy słyszycie różne doniesienia, kiedy gminy zwracają pewne środki finansowe, bo są korekty, a można powiedzieć, no odpukać, bo zawsze są jakieś problemy, ale do tej pory to nasze kontrole, które się pojawiają, one teraz były na bieżąco, bo przecież w ostatnich dniach również i kontrolowane ścieżki rowerowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, te do tutaj do Drzewicza, do Turowca, ten słynny Urząd Miejski, również kontrolowana inwestycja finansowana ze środków unijnych, czy budynek w Lubni, obiekt społeczno-kulturalny i wszędzie mamy pozytywne kontrole, protokoły praktycznie bez uwag. I to jest, proszę państwa, bardzo ważne, bo nie mamy korekt finansowych. Także to jest naprawdę duży sukces, bo zawsze
pojawia się problem tak, no zakończą się zadania inwestycyjne, a później trwają kontrole, które będą się pojawiać i często to jest taki problem, że nawet kiedy zadajemy pytania na etapie realizacji inwestycji, instytucja wdrożeniowa niekoniecznie potrafi udzielić nam odpowiedzi na wszystkie pytania, a często uwagi są dopiero w momencie kontroli i stąd biorą się pewne problemy. Ale cieszę się z tego, to podkreślam, że wręcz mieliśmy zwiększenie finansowania, a nie korekty, które powodują spadek tego finansowania. Mieliśmy nawet umowy podpisane na umowę podpisaną na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej Małe Chełmy Antoniewo i Małe Gliśno Dąbrówka. Też udało nam się zwiększyć poziom dofinansowania. I to jest takie pozytywne, bo kiedy pojawiały się pewne oszczędności, to też dzięki temu mogliśmy zwiększyć poziom finansowania naszych inwestycji. I proszę Państwa, ten rok 2015, on też jest bardzo specyficzny, bo z jednej strony zakończyliśmy bardzo poważny etap realizacji zadań inwestycyjnych, ale w roku 2015 będziemy też dość intensywnie projektować, przygotowywać się do kolejnych zadań inwestycyjnych i też będą jeszcze przedłożone z mojej strony w przeciągu roku propozycje dotyczące projektowania dróg i tutaj mam na myśli przede wszystkim miasto Brusy, bo będziemy mieć jakąś szansę pozyskania środków finansowych. Przynajmniej taką widzę strategię na najbliższy okres czasu. Także to jest jedno, ale proszę Państwa, mimo tego, że zakończył się jakiś etap inwestycyjny, to tak i tak mamy ważne zadania inwestycyjne, chociażby ta ulica drogi w miejscowości Zalesie, to jest poważne też przedsięwzięcie inwestycyjne, ale w mieście Brusy też mamy zagospodarowanie tego terenu przyszkolnego, bo specjalnie to zadanie przesunęliśmy, aby przy szkole podstawowej i przy przedszkolu teren zagospodarować w okresie letnim, kiedy no, nie funkcjonuje szkoła. Też jest wprowadzone kolejne zadanie drogowe, budowa ulicy Trauguta w mieście Brusy, a więc tak naprawdę pewne zadania inwestycyjne też się pojawiają. Pytanie dotyczące tych pozycji utrzymania czystości, porządku, zieleni, to są zadania, które są zlecane w wyniku procedur przetargowych. I proszę Państwa, należy zwrócić uwagę na to, tak przynajmniej uważam, i to też są opinie wielu mieszkańców i gości, że utrzymanie jednak czystości i porządku mamy na dobrym poziomie i nie musimy się tego wstydzić. Zawsze chciałoby się lepiej, bo jak będziemy coś wyszukiwać, to znajdziemy takie miejsca, czy to w poszczególnych miejscowościach, wsiach, bo nie tylko jest miasto Brusy, ale problem też jest inny, bo proszę Państwa, to zarządcami dróg też jest i województwo, i powiat, i tutaj z powiatem też często się domawiamy, dlaczego tylko sprzątanie pozimowe, tak, dlaczego tylko tyle, bo powinno być tego trochę więcej. I to jest tak, że wtedy spada dużo na nas, ale nie wszędzie jesteśmy zarządcami. Jeszcze było pytanie, tak, kolejne. Znaczy imprezy sportowe. Ja nie wiem, czy to jest jakieś tam drastyczne zwiększenie, ale proszę Państwa, powiem w ten sposób. My jako gmina jesteśmy współorganizatorem wielu
imprez sportowych, czy to z organizacjami pozarządowymi, czy też ze szkołami, następuje zakup nagród i to po prostu generuje koszty. Odpowiem tak, że cieszę się, że jest nawet coraz więcej tych inicjatyw różnych sportowych, a kiedy no, uczestniczą w tym dzieci, młodzież, no to rzeczywiście trzeba zakupić pewne nagrody na te wydarzenia. I to proszę Państwa tyle. Tutaj wręcz pojawiają się wnioski, dlaczego jest tak niski poziom finansowania działalności sportowej czy kulturalnej, ale nawet jeżeli spojrzymy na udział w grantach dla organizacji pozarządowych, to więcej jest na sporcie niż na kulturze, ale to z tego względu, że przede wszystkim poważne finansowanie działalności kulturalnej jest poprzez Centrum Kultury, poprzez naszą instytucję, a więc tak naprawdę ten budżet na działalność kulturalną w ostatnim czasie u nas znacznie się zwiększył. A to proszę Państwa, ja tutaj nie będę też mówił szczegółowo, ale też jesteśmy na etapie rozstrzygania procedury przetargowej już na rok 2015, tak jeżeli chodzi o utrzymanie czystości i porządku, tak? I też mieścimy się, bo to jest istotne, mieścimy się w kwocie, którą mamy w budżecie zaplanowane. Ale proszę Państwa, to tak i tak musimy nieraz doraźnie poszukiwać nawet jakichś takich środków, bo często jest tak, że firma, która wykonuje nam te usługi, to często jeszcze wręcz wykonuje dodatkowe prace, o które poprosimy, bo takie sytuacje również bywają. I tutaj dodam jeszcze coś, że tak samo mamy tereny przy drogach powiatowych, drogach wojewódzkich i też byśmy życzyli sobie tego, żeby te samorządy wygenerowały więcej środków, żebyśmy mieli utrzymane dobrze pobocza, przycięte krzewy, uformowane drzewa, bo tak naprawdę mieszkańców nie interesuje to, czy to jest droga powiatowa, czy wojewódzka, czy gminna, tylko całościowo patrzą na porządek na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Zbigniew Szczepański. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, panie burmistrzu. Nie chodzi o dział drogi gminne. Nie licząc tego wielkiego w Zalesiu dofinansowania, to i funduszy sołeckich, to są bardzo małe środki na drogi gminne. Chodzi mi dlatego na naprawę bieżące, jak ktośmy poprawienie jakości na drogach wiejskich. I taki mam wniosek w razie oszczędności przetargowych, żeby to zostało w tym samym dziale w drogach gminnych z tego Zalesia, jakby się udało. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Znaczy, proszę Państwa, na pewno zostaną, bo wspomniałem o tym, że będą chociażby propozycje projektowania dróg, tak, no to dzisiaj chcemy rozstrzygnąć pewne przetargi, bo takie zadania również będą prowadzone, a nawet jeżeli będzie i dokumentacja projektowa, to będzie właśnie w tym dziale drogowym. No ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że często są potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem dróg, z pewnymi remontami. Tak naprawdę w przeciągu roku zawsze coś dokładamy, a nie zdejmujemy. Też w zależności od tego, jak wyglądają dochody. I proszę Państwa, to o czym wspomniałem, że jest lepsze wykonanie dochodów, to daje nam to pewne możliwości również w wydatkach. I dlatego tak podkreślam to, że udało nam się pozyskać sporo środków finansowych i wręcz często są zwiększenia tego finansowania, poziomu finansowania. To nam daje właśnie takie możliwości. Ale ten etap projektowania jest dla nas bardzo istotny i proszę Państwa, też propozycje projektów no, będą takie dla zadań, dla których widzimy
szansę dofinansowania zewnętrznego, bo to jest pierwszy główny kierunek, żebyśmy byli przygotowani z dokumentacjami dla tych zadań, które są raz pilne, ale tam, gdzie mamy możliwość pozyskania dofinansowania, bo niestety zdaję sobie z tego sprawę, że chcielibyśmy budować wszystkie drogi, ale też są drogi, które w pewnych programach mają szansę otrzymania dofinansowania i są takie, które tego dofinansowania niestety nie otrzymają. To jest rzeczywiście problem, jeżeli chodzi o drogi osiedlowe, drogi lokalne, drogi, które nie mają połączeń z drogami wyższej kategorii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie widzę, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brusy na rok 2015, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. A więc uchwała została podjęta. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały i jeden wstrzymujący. Jest to uchwała numer 18, tak? Przechodzimy już, drodzy Państwo, do ostatniej uchwały przygotowanej na dzisiejszą sesję. Jest to uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Brus. Chciałabym tutaj powiedzieć, że uchwałę tą trzeba podjąć, ponieważ gdy nie podejmiemy tej uchwały, burmistrz po prostu nie będzie mógł otrzymać wynagrodzenia, a takiej sytuacji być nie może. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, pan Marek Danimko. Pani przewodnicząca, pani się wyraziła, że jeżeli tej uchwały nie podejmiemy, to jest uchwała o podwyżce zarobku burmistrza, a nie o samym zarobku. Nie rozumiem tego stwierdzenia, co pani powiedziała, że burmistrz nie otrzyma wynagrodzenia. Drogi panie radny, jeśli nie podejmiemy uchwały o wynagrodzeniu burmistrza, to burmistrz nie może bez naszej zgody otrzymać wynagrodzenia. Nie może. Tak więc uchwała musi być po prostu podjęta. Bardzo proszę, pani sekretarz. Pani przewodnicząca, państwo radni, uchwała dotycząca wynagrodzenia burmistrza jest uchwałą kadencyjną. I tak też, kiedy rozpoczynamy kadencję, musicie państwo, jesteście zobligowani do tego, aby taką uchwałę podjąć. Czy by ona była w dotychczasowym kształcie, czy tak jak pan mówi, czy to będzie podwyżka, to musiałaby być ta uchwała podjęta, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Marek Danimko. Pani przewodnicząca, państwo radni, ja tu się odniosę do pewnego faktu, który ostatnio miał miejsce. Na poprzedniej sesji podnieśliśmy podatnikom podatki. I ja się zgadzam z panią sekretarz, że jest kadencyjność, musimy podjąć uchwałę, ale nie musimy od razu za jednym zamachem stosować podwyżki pensji burmistrzowi, podwyżki bardzo istotnej, bo ta podwyżka w skali roku będzie skutkowała podwyżką rzędu 13,5 tysiąca złotych. To ja chcę wyraźnie podkreślić, że chodzi o podwyżkę również za jednym zamachem. Także mając na uwadze wysokie podatki, jakie ostatnio podnieśliśmy, nie wiem, czy jest zasadne podwyższać pensję panu burmistrzowi. My często odnosimy się do porównań do ościennych gmin. Bardzo proszę przytoczyć porównanie, jak zarabiają włodarze ościennych gmin, na przykład gminy Konarzyny, na przykład gminy Chojnice, na przykład miasta Chojnice i tak dalej. Także mówmy też o podwyżce, którą stosujemy automatycznie w jednej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, od tego też były komisje, aby zapoznać się z takimi uwagami. Nie były takie uwagi przedstawiane.
Jeśli chodzi tutaj, ma Pan rację, bo jest tutaj przewidziana w tej uchwale podwyżka względem poprzednich 6 lat, które minęły, ponieważ 6 lat temu ostatnia podwyżka była. Burmistrz obecnie rozpoczyna trzecią kadencję i zresztą efekty pracy burmistrza widoczne są. Przynajmniej ten, kto chce zauważyć, to widzi je, tak? A jeśli chodzi o porównanie z innymi gminami, nie wiem, czy tutaj pani sekretarz mogłaby przedstawić ewentualnie. Bardzo proszę. Z tego, co pamiętam, bo nie jestem przygotowana w tej kwestii, ale one są wyższe. Ponieważ chciałabym też zwrócić uwagę, że ta kwota, którą w tej chwili państwo macie przed sobą, chciałabym dodać też, że gmina, jesteśmy gminą w pułapie do 15 tysięcy mieszkańców. I tą kwotę, którą to wynagrodzenie, którą państwo macie przed sobą, jest kwotą, która maksymalną. Oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to też, że my zbliżamy się do maksymalnego pułapu ludności. Chciałabym też dodać, konfrontując to w porównaniu może z włodarzami innych gmin, ale też z innymi stanowiskami, z których są płacone publiczne pieniądze, chociażby są to leśnicy, gdzie ich pensje są bardzo porównywalne do pensji burmistrza, a pomyślmy też o tym, jaki zakres pracy ma burmistrz, a jaki zakres ma pracy leśnik. Leśniczy. Chciałabym też dodać może to, że burmistrz odpowiada dyscyplinarnie przed komisją dyscyplinarną za całokształt pracy nie tylko urzędu, ale też wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Padały też takie stwierdzenia, czy burmistrz rzeczywiście musi być, to państwo tak pracowaliście na komisji. Zastanawialiście się nad tym, czy rzeczywiście burmistrz musi mieć takie wynagrodzenie, dlaczego. Są przecież pracownicy, którzy pracują, są dyrektorzy wydziałów. Myślę, że ustawa o samorządzie gminy mówi w sposób bardzo jednoznaczny i prosty, kto zarządza gminą i kto tą gminę reprezentuje na zewnątrz. To jest raz. I drugie to chciałam też podkreślić jednak tą odpowiedzialność burmistrza za całokształt pracy gminy. Myślę też, że jest w sposób chyba kompetentny, przygotowany do prowadzenia swojej pracy. Jest osobą wykształconą, więc myślę, że tutaj chyba od tej strony podwyżki, chociaż tu wnioskodawcą jest prezydium rady, nie burmistrz, więc myślę, że tutaj prezydium rady też w tej sprawie mogłoby się wypowiedzieć, ale to tak, takie uwagi odnośnie porównywania wynagrodzeń. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Leszek Skwiraski. Nie neguję tego, Wysoka Rado, że pan burmistrz powinien dużo zarabiać, bo faktycznie odwala kawał dobrej roboty, ale też nie zapominajmy o tym, że na gminie pracuje cały sztab ludzi, którzy też dobrze pracują i przyczyniają się do tego, aby ta gmina się bardzo dobrze rozwijała i czy by nie lepszym pomysłem było podniesienie płacy pracownikom urzędu najpierw, a później panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan Marek Daniłko. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja absolutnie tutaj nie mam najmniejszego zamiaru kogokolwiek negować, zwłaszcza pana burmistrza, o przygotowanie merytoryczne do wykonywania pracy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, uważam, że z tą podwyżką można się było wstrzymać, a nie serwować na jednej sesji podwyżkę podatków podatnikom, wybranym podatnikom, bo nie wszystkim. Natomiast na drugiej sesji stosować tak drastyczną podwyżkę, aby ta podwyżka była maksymalna, maksymalnym zarobkiem. Myślę, że nie było też przeszkód, żeby z tym poczekać do roku przyszłego. Nie tak dawno, bo w okresie jesiennym złożyłem interpelację, żeby podnieść pensję pracownikom. Ta interpelacja, którą złożyłem, nie znalazła zrozumienia, jeżeli chodzi o regulacje płacowe w naszej gminie. Porównywanie akurat pana burmistrza do leśników to odbieram po prostu jako czystą złośliwość pod moim adresem. Ale szanowni państwo, nikt nikomu nie bronił być leśnikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Olgierd Chylewski. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja chciałbym się tutaj troszeczkę tylko ustosunkować do wypowiedzi pani sekretarz.
No, padły takie słowa, że gmina Brusy jest gminą do 15 tysięcy mieszkańców. Tak, jest to prawdą. Gmina Brusy jest do 15 tysięcy mieszkańców, ale stałych. Moje pytanie jest, ile mieszkańców niestałych, czyli takich, którzy mają domki letniskowe oraz inne atrakcje wypoczynkowe, przyjeżdża do nas w sezonie letnim. Mogę ze śmiałą stanowczością powiedzieć, że od kwietnia do końca października, ile takich dodatkowych ludzi zamieszkuje na terenie miasta i gminy Brusy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Brus? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? A więc uchwała została podjęta. 9 radnych głosowała za podjęciem uchwały i 6 przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy organizacyjne. Nie widzę chętnych. Tak. Bardzo proszę, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie dzisiejszych uchwał, bo to jest ważny moment, przede wszystkim jeżeli chodzi o uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową. Jeżeli chodzi o ustalenie wynagrodzenia burmistrza, rzeczywiście jest tak, że na każdą kadencję taką uchwałę podejmuje się od nowa. I dziękuję panu radnemu Daniłce za to, że wnioskuje o podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego, bo rzeczywiście pan taki wniosek złożył, tylko ja myślałem, że pan przez 4 lata też chociażby zapoznał się z uchwałą dotyczącą procedowania nad budżetem, bo pan złożył dużo wniosków do projektu budżetu, tylko wszystkie z miesięcznym opóźnieniem. Dlatego nawet w poprzedniej kadencji podejmowano uchwałę dotyczącą wskaźników. Tutaj mam na myśli chociażby podatki i zgodnie z tą uchwałą, kiedy uchwalono parametry do budżetu, konsekwencją tego było, że nowa Rada Miejska, odpowiedzialnie nowa Rada Miejska uchwala poziom podatków, a nie nawet stara Rada, która właściwie nie będzie pracowała z nowym budżetem, a więc to była wielka prawidłowość. I jak ustalano też parametry do budżetu, to jest ten najwłaściwszy moment też, kiedy mówi się o wynagrodzeniach pracowników i szkoda, że wtedy ten wniosek nie padał. Bo ja proszę pana dodam nawet, że, bo to też dzisiaj akurat jest sesja budżetowa, bo są złożone wnioski dotyczące projektowania ulic w Męcikale z podpisami mieszkańców i to są dziesiątki podpisów, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że to był czas przed wyborami i wtedy trzeba było przejść od domu do domu i te podpisy zebrać, tylko że mieszkańcom trzeba było przekazać również, że wnioski do budżetu powinny być złożone do końca września 2014 roku, a nie te wnioski składać też po terminie, bo taką informację też pan powinien mieszkańcom przekazać, że no, na ten rok nawet nie ma możliwości złożenia takich wniosków. I ja dziękuję, proszę państwa, tym radnym, którzy na temat projektu budżetu na rok 2015 potrafili rozmawiać przez cały czas, bo te pewne zapisy znalazły się w projekcie budżetu, ale one były przedyskutowane. One były przedyskutowane i radni rozmawiają o tym nie tylko na komisjach, ale problemy poruszają w normalnym dniu funkcjonowania Urzędu Miejskiego i wiele z takich zadań zostało wprowadzone
bo taka informacja była po prostu składana w stosownym czasie. I ja zachęcam do tego Państwa i zachęcam nowych radnych, żeby o pewnych propozycjach rozmawiać wcześniej i na komisjach, i nie tylko na komisjach, bo również jestem dostępny do Państwa dyspozycji i pewne sprawy można zaplanować. Niekoniecznie trzeba robić to w formie interpelacji, bo pewnych spraw Państwo na komisjach nie poruszacie, tylko czekacie na ten moment, kiedy jest kamera i można wtedy zaskoczenia o pewnych sprawach mówić. To jest pewna promocja i też warto to wykorzystać, ale zapraszam do pracy w przeciągu całego roku, a nie do pracy tylko na sesjach. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim Państwu zdrowych, radosnych świąt i też wszelkiej pomyślności w nowym roku 2015. Przede wszystkim, żeby ten rok był korzystny dla mieszkańców naszej gminy, żebyśmy umieli w tym gronie, w gronie nowej Rady Miejskiej podejmować dobre decyzje, dobre uchwały dla rozwoju naszej gminy, dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Pan Marek Daniłko, proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Czuję się trochę wywołany do głosu przez pana burmistrza. Odniosę się do kilku rzeczy. Panie burmistrzu, o podwyżki pracowników zabiegałem zawsze, odkąd zasiadam w tej Radzie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. 29 sierpnia w roku ubiegłym nie uczestniczyłem w sesji z powodu ważnych spraw osobistych, wyjazdu, więc nie czuję się związany ślepym głosowaniem na tak i tak dalej. Szanowni Państwo, żyję w czasach demokratycznych, w demokratycznym państwie i domeną tego państwa jest demokracja, panie burmistrzu, wymiana poglądów, własna dyskusja. Zapewniam pana, że zanim złożyłem wnioski do budżetu, to upewniłem się u kompetentnych pracowników w tutejszym urzędzie, czy budżet jest na 100% zamknięty. Ten budżet nie był zamknięty, panie burmistrzu, a na dzisiejszej sesji poruszyłem kwestię bardzo istotną, że mieszkańcom Męcikała od roku 2008 do chwili obecnej pani zdążył odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a więc przechodzimy do ostatniego punktu, zamknięcie obrad. Zamykam trzecią sesję Rady Miejskiej w Brusach. Dziękuję.